Yo, jestem tutaj dzisiaj z Benkiem i Antonim. I zagramy tutaj i z Piotrkiem, Piotrek jest sędzią. Zagramy we trzech w skuta. Będzie bardzo ciekawy skut, mamy do dyspozycji cały skatepark. Czy jakieś zasady omawiamy na szybko, czy... No to jest 5 literek. Skut. Mają dwie próby, jednego rebate'a. Tak. A jeszcze last trick rebate. No, rebate oczywiście. Chyba tyle. Chyba tyle. O, ja wiem, bo wymyśliłem ostatnio taką fajną zasadę, że jak ktoś nie zrobi w dwóch próbach i nie chce na przykład zużywać rebate'a, to może wziąć kolejną próbę, ale nie będzie zadawał w następnej turze jakby. No. Czyli poświęca próbę, możliwość na... Tak. Możemy grać na takie zasady. Dobra. To co? Maryna. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Let's go! Dobra, ja zadaję pierwszy i zadam... Trzymamy oczywiście na spokojnie, później z czasem będzie... Będą coraz lepsze triczki, ale na chillku teraz ja zadam takiego fajnego, przyjemnego buttercupa do bara na tym oto kwoterze. No i poziom tutaj jest wysoki, bo mamy mistrza Polski junior i... Który jesteś? Drugi. Drugi. I wicemistrza Polski junior i mistrza Polski... Polski. Kłopoty, ale wydaje mi się, że możemy zaliczyć. Jeszcze raz. Teraz wszystko zaliczamy i lecimy do chłopaków. Ja tą drugą dla siebie zrobiłem, bo nie mógłbym żyć. W przeświadczeniu, że tak wszystko zrobiłem pierwszą. Leci Antek, uwaga. Jest pierwsza próba. Ja tutaj nagrywam i mi przylatuje kółko. Moment. Jest, wszyscy zrobili. Kolejna noga złamana. Co ty zrobiłeś? Ja dosłownie nagrywałem. Słyszę, jak ci kółko leci pod ręką. Jak to się stało? Nie leci wipy. Jo, zrobiłeś gratulacje. Meg, weź, psujesz tam tą pierwszą próbę? Proszę. Nie, ja wrócę to, co teraz lubisz. Wszyscy zrobili fajnie, elegancko na rozgrzewkę Rabeniol. Mega. Mega giga chat. Mega super. To jako drugi trik uważam, że jak na nasz poziom jest też w sumie dosyć chillowy i whip, rewind, kickless na boksiku. Mega chillowe by the way. Lubię, polecam. A tak na serio to omygy, Benek, co ty odwalasz? Czemu takie mocne triki? No niestety. Jest karma. Teraz Antek. Za to, że zadał takie mocne tak wcześnie. Bardzo chill. Bardzo chill. Ten delikat teraz zadaję. Ja to na Esze. Tam. Na Esze? Na kwoterze którym? Tu. A co zadaje? To co on? Na kwoterze? Ale wy jesteście, nie umiecie niestety się bawić. Myślę, że jest stawka powiększona. Jo! Piotr zalicza, let's go! Mocny opór. Teraz poleci Benek, ja zrobię po nim. Znaczy zrobię, spróbuję, nigdy nie robiłem na erze. Po pierwsze, spadaj na drzewo. Co robisz? Literka czy jeszcze... Biorę rebate'a. A którego? Pierwszego. Ale tego, że nie zadajesz w następnej, czy... Tak? Tak. Dobra. Benio ma darmową próbę, ale nie zadaje w następnej strukturze. Korczy mi, żeby wziąć rebate'a, ale nie będę go tracił, bo są tylko dwa. Także litera. Lecimy dalej. Dobra, to ja zadam bar inward whip. Spoko? Spoko. Mega. Mega. Zaliczam. Było git? Dzięki. Jako, że Benek robi chyba opo inwardy, to może kickless inwarda zrobić. Kickless whipa, sorry. I Antek też to próbuje, widzę. No, kurde, to jest całkiem blisko jesteście. Ja na marginesie myślałem, że chłopaki to zrobią i nie chciałem być wredny i to zadawać, wiedząc, że tego nie umieją. Yo! Sztos! Pięknie! Rebate'a. W
wezmę tego rebate, tylko nie tego, że... Że tracisz tyle, tylko tego na następny. Tego, który jest tylko jeden. Dobra. Ale blisko. K.O. K.O. Jeszcze jak robił mi pan brat, się walnął w kasku lajku. Ja zadaję umbrelę, hilki kleso. Okej, okay. Żeby nie było, to jest, mu chodzi o to, że jest jakby double heal. Ale potężne. Dobra, to mój set i ja zadam Nothing Fronta do Whipa. Whipa, do jednego albo do dwóch, zobaczymy. Zobaczymy w powietrze, czy będą problemy, czy nie. Coś się stanęło. Ja zadam o wiele bardziej chamsko. Jej. Ja zadam 360 od tyłu tego flyboxa. Uuuu, co? Yes. For real? For real. Let's go. Do clickbait. Let's go. Ja nawet nie wiedziałem, że on to umie. Też nie wiedziałem. Może on tego nie umie i robi teraz pierwszy raz w życiu. Wybijesz si zęba? No. Puka go. Nie, jest cały. Ale jest od tej strony. Wybiłem sobie zęb. Co? Jak dropinowo. Ja się nie wybiłem, tylko ukruszyłem się... od... O, widać nawet. O, co ty? Yo. On robił dropin i tak o. Ale żyjesz. Dobra, robię od nowa, ale... Masz nawet zęba tutaj na policzku ukruszonego. Ale przypał. Yo. Dobra, nieważne. Robię. Co za łeb. Yo! Let's go! Po tym jak to wkleiłem, wyplułem kawałek zęba, nie? Dobra, już czaję, nie możesz do góry, tylko do przodu. I tyle. Radio do Bartosia? No, dokładnie tak. Zadaję briflipa do Buttercupa. Dobra, tutaj. Ale clean. Update na zęba. Nie no. Zaczyna coraz bardziej bolić. Ojej. Niestety nie wyszło. Chyba, że bierzesz tego rebate'a, że bierzesz próbę i nie zadajesz w następnej. No. Nie, to nie ma sensu. Tak? Stary, ja biorę 3 litery i będę miał 3. No dobra, dobra. Ja zrobię capron do whipa na kuterze. Ujej. Siemka. I ja jestem zafascynowany poziomem jazdy w tym skucie, więc zadam umbrella inward na najmniejszym kuterze. Yo. Rest in peace. I to nie zadaję. Coś na boksie bym zrobił. Boksik? No. Lubisz boksik? Quad rewind do Queen. To jest Queen rewind, że 4 odbicia to jest Queen rewind, bo robisz 5 whipów. Wyjaśnione. Dawaj. Noga spadła niestety. Ja jeszcze raz to samo. Walić ten trik. Fajnie. Walić ten trik. Nie widać. Yo! Siemka, zadaję znowu umbrella inward na małym koterze. Ja zadaję na boksie to samo. Tutaj whip front, whip.
gdzie? Tutaj. Okej. Okay. Cały czas rozblizgujesz, stary. O! Benek jest tak blisko tyle razy. Tego tak. Zwykłego biorę. Dobra. Okej. Okay. Bum, po rebejcie. Benek dodaje. To samo co wcześniej, trzeci raz. Brajno. Trzy razy próba, stary. Benek ma taką umiejętność, że potrafi wyskoczyć bardzo wysoko z niskich kłoterów albo przeszkód w ogóle. Tak wysoko wyleciał na tamtym przed chwilą, że jestem w szoku. Na tym okotarze. Ta, co jest? Jo! O, mogę to zrobić. O, kickless brie butter. Stawcie łapkę w górę dla Antka, który robi ten porąbany trik. Uwaga. Yo! Yo! Let's go! Ja nie chcę nawet próbować. Literka. Literka. Tylko 3 whipy, ale nie jest tego od małego tam kotera, tylko na Roboxie. Ja zadaję free dropa w tamten quarter. Okej. Okay. Nie, jeszcze raz. Ooo. Kask spada, kości bolą. Antek zadaje. 4 rewy do whipa. Beko 3 whipy jeszcze raz. Oczywiście nie trzeba przez całość, można flyout. To było to! Orę tego śmiesznego rebate'a. Dobra. To opłaci. Prawie. Prawie się opłacił. Hej, zobaczymy. O nie! Dzięki za grę. Był sztos, na pewno będzie jeszcze V2, będzie? Będzie. Tak jest. A teraz Antek jeszcze... Yo, skleił, dobra. Będę nagrywał też... jako że mamy mało czasu i... I już gramy we dwójkę, to możemy chamskie triki zadawać. To ja zacznę, zadam. Robiłeś dwa inwardy? Robiłeś? Dwa inwardy zadam. Yo. Zadaję to samo, ale co... robisz czy nie robisz już? No, 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 no. I teraz. To samo, co zadawałem na boksie, to 4. Queen Trio and Lady. To jest 5, patrzcie. Jeden whip, whip, heal, whip, heal, whip, 5. Ja, 4 do whipa. O, jak blisko. Zadaję finger whip, rewind, kickless. How clean. 3-4, 1, 2. Jak czysto! Jeszcze privatem, nie nagrałeś! Litera, zadaję. Nie, zadaję fronta. Robisz? Dobra. Spadamy. Niestety dzisiaj nie dokończymy tej gry, a i tak super się grało. Dzięki Antek.
Zagierę, dzięki Benio Zagierę. Fajny dzień, pełen zławki, pełen progresu. Dzięki za oglądanie, zostaw łapkę, suba, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Pijcie wodę.